właśnie podobnie cierpimy, podobnie męczymy się na tym padole. Ale do spotkania nie doszło. Radzie nie doszło. Ja gdybym mógł chodzić, to bym pewnie tak się spotkał. Mimo wiem, że sprzeciwu, wielu krzyku, ale bym się spotkał. Znaczy bym zaproponował. To, co powiedziałem wcześniej, że panie generalny, odchodzimy, pan odchodzi, ja odchodzę za parę godzin, więc może byśmy tak parę rzeczy ludowi powiedzieli, jak to wyglądało, dlaczego. Niech się uczą i niech nie popełniają błędów naszych. A przepraszam, pan liczył na przepraszam. To znaczy mniej więcej też bym w tym kierunku zmierzał, natomiast ale to do tańca trzeba dwojga, więc trudno powiedzieć, żeby generał mówił. On był w lepszej sytuacji, bo on chyba może chodzić, więc on mógł do mnie zapukać, a na pewno bym go przyjął. Czy generał Kiszczak powinien jeszcze stanąć przed sądem? Znaczy, musimy osądzić tamte czasy. Musimy zabezpieczyć się przed podobnymi decyzjami, jakie generał podejmował. I z tych powodów powinno być rozliczenie. Tylko nie mylmy pojęć. Politycy są od tego, by robić na dziś i na jutro. Mają stwarzać warunki, by w demokratycznym państwie służby powołane do rozliczeń rozliczyły tamten okres i zabezpieczyły. I w tym kontekście wyjaśnienie generała powinno nastąpić. A widział pan te zdjęcia generała wywożonego z karetki na noszach i tak dalej? To pana budzi współczucie jakoś? Znaczy wie pan, jako ludzie jesteśmy, jako ludzie, jasne. Natomiast problem polega na tym, że uczestniczył generał i tamte pokolenie uczestniczyło w straszliwych czasach, czasach zdrady, czasach narzuconego komunizmu. Jedni zachowali się, wchodzili do komuny, by ich rozwalać od środka, inni wchodzili jako zdrajcy narodu. Problem polega na tym, że naprawdę to nie wiemy, kto z jakich powodów tam się znalazł i starał się coś tam robić. A ponieważ nie wiemy, więc ja zostawiam rozliczenie służbom do tego powołanym i Panu Bogu, a ja jako polityk zajmuję się, no właśnie, sprawami dziś i jutro i tak dalej.